Cześć ziomeczki, witajcie w przeglądzie kolejnego snapshota, tym razem o nazwie 14W05A. Ostatnio nie nagrywałem snapshotów, gdyż zmiany, które wprowadzały, były niewielkie i po prostu nie było większego sensu nagrywania ich. Tym razem zmian również nie jest zbyt dużo, ale jedna mi się szczególnie spodobała, więc postanowiłem, że wam ją przedstawię. Także nie przedłużając, przejdźmy do sedna. Zmiany zaszły w kopiowaniu zapisanych książek. Możemy odróżnić je, gdyż mają one podpisy oryginał, kopia oryginału oraz kopia kopii. Tory aktywacyjne są teraz w stanie oddziaływać na wagoniki. Gdy w wagonie znajdzie się gracz bądź jakieś zwierzę i przejedzie po takich torach, zostanie wyrzucony z niego. Wpisując komendy, musimy posługiwać się nazwą przedmiotu, a nie ID, jak to było wcześniej. Do gry został dodany niewidzialny blok o nazwie bariera. Uniemożliwia nam on przejście przez dany obszar, a jedynym sposobem, aby go dostrzec, jest najechanie kursorem, gdyż zobaczymy wtedy jego obramówkę. Jest to świetny dodatek dla ludzi robiących mapki, gdyż można go fajnie zastosować. A może wy macie jakieś pomysły, jak go użyć? Napiszcie swoje propozycje w komentarzu. Ostatnią już, ale najciekawszą zmianą w tym snapshocie jest dodanie trybu spektatora, czyli widza. Aby do niego wejść, należy wpisać komendę GameMode3 lub spectator. Będąc widzem, mamy kilka dogodności. Jesteśmy niewidzialni dla innych graczy, możemy oglądać ekwipunek, lecz nie możemy go modyfikować. Mamy możliwość przenikania przez bloki, nie naruszając ich. Nie możemy stawiać ani niszczyć bloków. I ostatnią, ale najciekawszą dogodnością jest to możliwość widzenia oczami innych jednostek. Według mnie najciekawsze są to widoki z punktu widzenia pająka oraz creepera. A wam który podoba się bardziej? Podzielcie się swoją opinią w komentarzu. Dodatkowo Mojang cały czas pracuje nad wyeliminowaniem wszechobecnych bugów, więc może w końcu doczekamy się stabilnej wersji Minecrafta. To by było na tyle w tej prezentacji. Mam nadzieję, że spodobała się wam. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie jej ocenić łapką w górę. Dzięki za oglądanie, mówił dla was WPO. Cześć!